Megalodon to najsłynniejszy prehistoryczny drapieżnik na świecie. Wielki, niebezpieczny i zabójczy. Meg wyginął jakieś 3 600 lat temu, a może wcale nie. Niektórzy ludzie utrzymują, że widzieli nienaturalnie gigantycznego rekina, natomiast inni wierzą, że megalodony ukrywają się przed nami głęboko w oceanie, gdzie człowiek nie bywa zbyt często, na przykład w Rowie Mariańskim. Poza tym naukowcy ciągle znajdują zęby drapieżnika. Są tacy, dla których to znak, że rekin nadal istnieje, tylko stara się nie przykuwać uwagi. Dla odpowiedniego zobrazowania gabarytów tego morskiego potwora porównajmy go z człowiekiem. W lewym narożniku widzimy przeciętną osobę. Ma 175 cm wzrostu i waży 62 kg. W prawym rogu znajduje się megalodon. Średnia długość 10 metrów. Waga 50 ton. A więc mierzymy się ze zwierzęciem rozmiaru szkolnego autobusu o masie Boeinga 737. Przyjrzyjmy się mu nieco bliżej. Rzecz jasna, jest wyposażony w budzące grozę zęby. Każdy z nich ma 18 cm. To największe kły ze wszystkich gatunków rekina, jakie kiedykolwiek pojawiły się na naszej planecie. Megalodon miał też więcej zębów niż jakiekolwiek inne zwierzę. 250 w 5 rzędach. Szerokość jego szczęk dochodziła nawet do 2 metrów. Spokojnie dalibyście radę się tam położyć i zrelaksować. Oczywiście pod warunkiem, że zapomnielibyście, gdzie akurat leżycie. Jedynie dysponując tytanowym egzoszkieletem, spotkanie z tym drapieżnikiem byłoby względnie bezpieczne. Ale trzeba wiedzieć, że jego szczęki są w stanie zniszczyć nawet coś tak wytrzymałego. Megalodon, największy rekin wszechczasów, został zauważony w wodach południowego Atlantyku. I teraz grupa naukowców przygotowuje się na ekspedycję ich życia. Będą musieli namierzyć, złapać i oznakować tego oceanicznego drapieżnika w celu dalszych badań nad jego zachowaniem. Najpierw muszą znaleźć łódź rybacką na tyle dużą, by wytrzymała ciężar i siłę uderzenia ogromnego rekina. W tej chwili jedyny sprzęt, który by się do tego nadawał, to O-Search, dawna łajba do połowu krabów, którą przerobiono do łapania i znakowania żarłaczy białych. Jest ona wyposażona w rodzaj zagrody, szerokiej platformy z boku statku, na którą załoga wyciąga złowione drapieżniki. Te bestie są tak wielkie, że naukowcy muszą przeciwważyć łódź wodą, kiedy wciągają rekina na pokład. Pomimo faktu, że żarłacze białe to największe współczesne rekiny drapieżne, nadal są dużo mniejsze od megalodona. Dorosły osobnik tego gatunku może mierzyć 6 metrów długości i ważyć ponad 2 tony. Natomiast megalodon osiągał od 18 do 25 metrów i ważył aż 50 ton. Żadna współczesna łódź rybacka nie wytrzymałaby takiego obciążenia, więc należało podejść do tego inaczej. Naukowcy postanowili iść w ślady swoich kolegów po fachu z Indonezji. Organizacja Conservation International zajmuje się oznaczaniem rekinów wielorybich. To największe ze współczesnych gatunków rekina. Ważą nawet do 10 ton. A ponieważ żywią się planktonem, tak jak fiszbinowce, nie stanowią zagrożenia dla człowieka i czasami wpadają w rybackie sieci. I wtedy rybacy ściągają naukowców, żeby je oznakowali. Zespół nurków schodzi do rekina i umieszcza na jego płetwie grzbietowej nadajnik satelitarny. Następnie rekin zostaje wypuszczony na wolność. Polowanie na megalodona będzie jednak inaczej wyglądać. Skamieniałe zęby tych gigantycznych drapieżników osiągają 18 cm długości. To 3 razy tyle, co zęby żarłacza białego. Trzeba też wziąć pod uwagę ich ciężar. Jeśli ocalały do dziś megalodon dostanie się w sieci rybackie, prawdopodobnie po prostu rozerwie je na pół swoją masą z pomocą potwornych zębów. Przemysłowe sieci są zwykle wykonane z materiałów syntetycznych, takich jak nylon czy poliester. W tym konkretnym przypadku trzeba jednak zastosować coś mocniejszego. Ostatecznie wybór naukowców pada na popularną metodę połowu rekinów – sieć skrzelową. Jest to zestaw sieci, który chwyta ryby za skrzela, kiedy przepływają w pobliżu powierzchni lub nieco głębiej, czyli tam, gdzie zwykle żyją rekiny. Megalodon nie lubi zimna, więc nie zanurkuje zbyt głęboko i prawdopodobnie będzie poruszał się bliżej powierzchni, gdzie woda jest cieplejsza. A tam zaplącza się w wielką i elastyczną sieć, przy tym jej nie porwie i nie ucieknie. Sieć musi mieć też większe oczka.
Rekin jest ogromny, więc się w nią złapie, ale mniejsze ryby muszą być w stanie bez problemu się z niej wydostać. W lipcu 1916 roku wybrzeże New Jersey w Stanach Zjednoczonych padło ofiarą serii ataków rekina. Miało to miejsce w czasie uciążliwej fali upałów, kiedy setki plażowiczów próbowało ochłodzić się w wodzie. Ludzie opisali winowajcę tego całego zamieszania jako gigantycznego rekina, dużo większego od przeciętnego osobnika. Od tamtej pory naukowcy głowili się, jaki gatunek rekina był zamieszany w te wydarzenia. Najczęściej obstawiano żarłacza tępogłowego i rekina ludojada. Pływając w tropikalnych morzach, praktycznie na całym świecie możecie napotkać ogromne rekiny. Długość ciała takiego zwierzęcia może osiągnąć nawet 12 metrów. Największy osobnik, jakiegokolwiek widziano, miał niewyobrażalne 19 metrów długości. To tyle, co 4 dorosłe hipopotamy. Stworzenie ma też ogromną paszczę. U dużych okazów rozpiętość szczęk może wynosić 1,5 metra. A więc ciepła woda, ogromny rozmiar, potężne szczęki. Czy to megalodon? Nie, to tylko rekin wielorybi. Pomimo imponującej masy, to stworzenie jest powolne i zupełnie potulne. Co prawda może osiągnąć długość pradawnego megalodona, ale raczej nie będzie aż tak ciężkie. Rekin wielorybi jest tak zwanym filtratorem i najbardziej lubi wcinać plankton. Zwierzę nie znosi też niskich temperatur. Woda poniżej 21 stopni jest już dla niego za zimna. Pierwsze zdjęcia ogromnego rekina przemierzającego Pacyfik w pobliżu wyspy Guadalupe pojawiły się w 1999 roku. Stworzenie zyskało przydomek Deep Blue. Tym, co odróżniało go od innych osobników jego gatunku, był falisty wzorek oddzielający jego szary grzbiet od białego brzucha. Ale choć niektórzy twierdzili, że widzieli słynnego megalodona, eksperci doszli do wniosku, że była to samica żarłacza białego. Największy okaz, jaki kiedykolwiek się pojawił. Przeciętna długość samca tego gatunku wynosi od około 3 do 4 metrów. Samice są większe, mogą mieć od 4,5 do 5 metrów. A Deep Blue miał długość prawie 7 metrów. Nic dziwnego, że ludzie nie widzieli, z czym mają do czynienia. Ostatni raz rekin był widziany w 2013 roku w okolicach zachodniego wybrzeża meksykańskiej Kalifornii Dolnej. Ale patrzcie na to! Jest jeszcze jeden wielgachny rekin, którego można spotkać w każdym zakątku świata. Największe okazy osiągają 10 metrów długości i ważą około 5 ton. I sądząc po rozmiarze, nie musi to być od razu megalodon, ale jeden z jego krewnych. I znów błędne przypuszczenie. To tylko długoszpar. Gatunek ten preferuje morza podbiegunowe, gdzie temperatura nie przekracza 14 stopni Celsjusza, choć niektóre zwierzęta migrują na cieplejsze wody. I podobnie jak rekiny wielorybie, długoszpary są niegroźne i nie zaczepiają płetwonurków. Wstęgor królewski. Największa ryba kostno-szkieletowa na świecie. Może być tak długa jak ciężarówka, jednak zdarzały się okazy dwukrotnie dłuższe. Manta. Rozpiętość jej płetw może przewyższać długością przeciętny autobus. W świecie ryb ma też największy mózg w stosunku do rozmiaru ciała. W przeciwieństwie do płaszczek, manty nie mają ogonów z jadowitymi kolcami. Orka. Ten największy gatunek delfinów ma własną odrębną kulturę. Dwie orki pochodzące z różnych stad nie będą w stanie się porozumieć. To jedyne znane zwierzę, które ma swój język. Dunkleosteus. Ciekawostka. Ta prehistoryczna ryba, znana jako morski tyranozaur, nie miała zębów. W ich miejscu wyrosły kościste płytki, dzięki którym to monstrum miało najsilniejszy zgryz wśród innych w podobnym rozmiarze. Cameroceras. Prehistoryczny, gigantyczny mięczak. 90% jego ciała stanowiła stożkowata muszla. Z powodu jej ciężaru nie mógł się poruszać, więc polował na ofiary z zasadzki. Kronozaur. Jeden z największych pliozaurów, czyli morskich gadów. Badania ich szczątków wykazały, że te monstra żywiły się dinozaurami. Kaszalot. Ten waleń jest najbardziej masywnym przedstawicielem zębowców i posiada największy mózg na świecie. Waży on 7 kg, czyli jest pięciokrotnie większy od ludzkiego. Te ogromne morskie ssaki żywią się kałamarnicami olbrzymimi. Bazylozaur. Gdy odkryto jego skamieniałości, uznano go za morskiego gada i otrzymał nazwę, która oznacza król jaszczurów. Tak naprawdę należy do gatunku prehistorycznych waleni, które miały bardzo małe tylne odnóża.
płetwal czerniakowy. Trzeci co do rozmiaru gatunek walenia i jedno z najszybszych zwierząt na świecie. Może płynąć z prędkością do 50 km na godzinę. To niespotykane jak na tak ogromne stworzenie. Szastazaur. Największy morski gad, jaki kiedykolwiek żył. Osiągał rozmiary 2/3 boiska do koszykówki. Ponieważ nie miał zębów, najprawdopodobniej żywił się ławicami ryb, zasysając je otwartą paszczą. Płetwal błękitny. Największe żyjące stworzenie na świecie. Jest tak duży, że samo jego serce jest wielkości meleksa, a arterie mają średnicę wiadra. Pieśni waleni słychać z odległości setek kilometrów. Mimo to wciąż nie rozumiemy, o czym śpiewają. Bełtwa festonowa. Największa meduza na świecie. Wyobraźcie sobie gigantyczny dzwon z mackami o długości połowy boiska do futbolu. Meduza tej wielkości mogłaby was owinąć w całości swoimi mackami. Pomimo swych imponujących rozmiarów, nie jest na szczycie łańcucha pokarmowego. Stanowi pożywienie dla wygłodniałych żółwi morskich i anemonów. Żeglarz portugalski. Nie dajcie się zwieść tej nazwie. Ta dziwna istota należy do tzw. syfonoforów, zwierząt składających się z kolonii pomniejszych organizmów. Jest, a może są, najdłużej żyjącym stworzeniem na świecie, zaś macki, które są niezależnymi od kapelusza organizmami, mają niemal długość krzywej wieży w Pizie. Aha, są bardzo jadowite. Pewnie, że tak. Czemu miałyby się ograniczać? 8. Mogą być waszymi kumplami. Instruktor nurkowania Sport Macquarie w Australii od przeszło 5 lat przyjaźni się z samicą rekina żyjącą w okolicach Port Jackson. Mężczyzna poznał zwierzę we wczesnych latach swojego życia. Z początku zbliżał się do niego z ostrożnością, nie chcąc go spłoszyć, ale niedługo potem zwierzę przyzwyczaiło się do niego i pozwoliło się głaskać, a nawet przytulać. To był początek ich przyjaźni. Rekin rozpoznaje swojego ludzkiego przyjaciela podczas każdej wizyty i domaga się czułości. Mężczyzna nie zachęca innych do ryzykownego zachowania w towarzystwie mieszkańców mórz i oceanów, ale ma nadzieję, że ludzie przestaną postrzegać te zwierzęta jako krwiożerczy mięsożercy. Jeśli to nie wystarczający dowód na to, że te stworzenia są naprawdę spoko, przygotujcie się na kilka niesamowitych faktów o rekinach. Nie wszystkie gatunki rekinów zamieszkują oceany. Można je spotkać również w słodkich wodach, na przykład jeziorach czy rzekach. Żarłacz tępogłowy często pływa w rzekach tropikalnych, ale lubi od czasu do czasu popluskać się w morzu. Rekiny rzeczne występują przede wszystkim w dorzeczach Nowej Gwinei, Australii oraz Azji Południowej. Rekiny mają bardzo dobry węch, ale słuch w niczym mu nie ustępuje. Potrafią usłyszeć zwierzęta oddalone o ponad 200 metrów. Są w stanie wyłapać dźwięk napinających się mięśni zwierzyny. Żarłacze tygrysie nie są wybredne. Zadowolą się wszystkim, co spotkają na swojej drodze, włącznie z lalkami Barbie, tablicami rejestracyjnymi, oponami czy gumiakami. Nie dziwi więc fakt, że otrzymały przydomek śmietników oceanu. Szkielety rekinów nie składają się z kości, a z chrząstek i mięśni, które mają mniejszą gęstość. Tak elastyczna budowa ciała czyni ich wyśmienitymi pływakami, zdolnymi do nagłej zmiany kierunku pływania pod ostrym kątem. Są starsze od dinozaurów. Naukowcy wierzą, że rekiny zamieszkują Ziemię od przeszło 450 milionów lat. Ich przodkowie należeli do grupy ryb o nazwie faudopłetwe lub rekiny kolczaste. Wyglądem przypominały te dzisiejsze, ale miały inne płetwy. Dla porównania, dinozaury pojawiły się ponad 200 milionów lat później. Rekiny mają niezliczoną ilość zębów. W ciągu całego życia może ich wyrosnąć do 30 tysięcy. I ile to pracy dla dentysty? A to tylko jeden pacjent. W zależności od gatunku, w szczękach rekinów może wyrosnąć do 15 rzędów zębów w obu częściach paszczy. Przednie zęby są o wiele silniejsze w stosunku do tylnych, które są odpowiednio mniejsze. Nie są tak głęboko osadzone w dziąsłach jak nasze, w związku z czym często wypadają, a w ich miejsce szybko wyrastają nowe. Innymi słowy, szczęki rekinów są jak taśmy produkcyjne z zębami. Możecie mi wierzyć lub nie, ale ludzie i rekiny mają wspólnego przodka, który żył około 440 milionów lat temu. Mimo że oba gatunki podążyły innymi ścieżkami ewolucji, istnieje kilka wspólnych elementów. Na przykład genom australijskiego rekina widmo jest bardzo podobny do ludzkiego. Rekiny nie śpią, bo całymi nocami oglądają jasną stronę. Wiele gatunków... Dobra, to był żart.
Wiele gatunków musi być w ciągłym ruchu, aby do ich skrzeli docierał tlen. Nie mogą sobie pozwolić na głęboki sen jak my, dlatego nieustannie czuwają. Zwykle rekiny nawet nie zamykają oczu. Jeden z rzadszych gatunków, rekin chochlik, jest tak stary, że został nazwany żywą skamieliną. Ten okaz zamieszkuje Ziemię od ponad 100 milionów lat. Ma różową skórę i dziwnie wyglądający spłaszczony pysk. Rekiny te żyją bliżej dna oceanicznego, w głębinach oceanu. Rekiny mają szósty zmysł i są fanami Bruce'a Willisa. W sumie to nie, ale są znakomitymi pływakami i łowcami nawet w ciemnościach. Jest to możliwe dzięki specjalnym komórkom znajdującym się na ich głowach, które wykrywają prąd. Wszystkie zwierzęta wytwarzają małe pola elektromagnetyczne ze względu na różnice w natężeniu jonu między ich ciałami a wodą morską. Ta właściwość czyni ich najlepszymi detektorami prądu na świecie. Na głębokości 11 tysięcy metrów znaleziono dziwaczne ogórki głębinowe, znacznie większe od ich powierzchniowych krewnych. Większość swojego życia spędzają na dnie oceanicznym, ale gdy muszą uciec przed drapieżnikami, z łatwością odpływają. Ogórki głębinowe mają fioletowawe zabarwienie, maleńkie stópcie i macki otaczające ich pyszczki. Na głębokości niemal 2000 metrów dryfuje sobie ośmiornica teleskopowa, która w przeciwieństwie do innych przedstawicieli tego gatunku woli się relaksować w pobliżu dna morskiego. Jej ciało jest w większości przezroczyste, a między mackami znajduje się błoniasta tasiemka. Ośmiornice te mają również wystające, obracające się teleskopowe oczy, które zapewniają im imponujący kąt widzenia. A może tu las? Meduza grzebieniowa jest niesamowitym, owalnym stworzeniem z ośmioma rzędami płytek, które przypominają grzebienie. Podczas pływania płytki te rozpraszają światło, co tworzy charakterystyczny efekt tęczy. Meduza grzebieniowa zamieszkuje głębie oceanów od przeszło 500 milionów lat. Pomimo swej nazwy nie ma nic wspólnego z meduzami. Te dwa gatunki nie są nawet genetycznie spokrewnione. Batypteroides grallator zaadaptował się do egipskich ciemności Rowu Mariańskiego, rezygnując ze wzroku. To stworzenie ma bardzo długie, pierzaste płetwy, na których opiera się o dno oceanu. Ryba polega na wibracjach i dotyku, żeby wyczuć ofiarę. Gdy to zrobi, używa swoich płetw jak rąk i przenosi pożywienie bezpośrednio przed paszczę. Bon appetit! Z kolei pseudobatylagus milleri ma olbrzymie oczy, które dostrzegają nawet najmniejsze pobłyski światła. A na głębokości 6700 metrów, na której żyje, jest ich niewiele. Krewetki z utwardzonym pancerzem, zwane obunogami, mogą żyć na głębokości 10 tysięcy metrów. Największe z nich osiągają rozmiary 30 cm. Ich egzoszkielety składają się z węglanów wapnia. Co ciekawe, substancja ta rozpuszcza się na głębokości niższej niż 4,5 tysiąca metrów, na której ciśnienie jest bardzo wysokie, a temperatura bardzo niska. Jednak pancerzyki obunogów mają warstwę ochronną zbudowaną z aluminium.